Katarzyna Skrzynecka świętuje 15. rocznicę ślubu. Katarzyna Skrzynecka od ponad dekady jest związana z Marcinem Łopuckim. Dziś świętują 15. rocznicę ślubu. Pokazała piękne ujęcia w białej sukni. Pierwsze małżeństwo Katarzyny Skrzyneckiej. W 2003 roku Katarzyna Skrzynecka po raz pierwszy stanęła na ślubnym kobiercu obok Zbigniewa Urbańskiego. Para, mimo krótkiego okresu znajomości, szybko zdecydowała się na małżeństwo. Jednakże ta nagła decyzja okazała się niefortunna. Po zaledwie 3 latach, w oświadczeniu dla mediów, Skrzynecka potwierdziła doniesienia o ich rozstaniu. Wskazała, że przyczyną końca ich związku mogła być decyzja jej męża. Ona sama twierdziła, że była oddana swojemu partnerowi. W niczym nie zawiodłam ani jako żona, ani jako przyjaciel. Nigdy nie zaniedbałam naszego związku, uczuć, wspólnego domu ani czasu dla rodziny. Widać, Zbyszek znalazł powody, dla których nie czuł się w tej rodzinie szczęśliwy. Nie było mi dane ich jasno poznać, przekazała. W 2007 roku doszło do ostatecznego rozwiązania małżeństwa. Mimo to, przyczyny tego rozpadu nie były wówczas dokładnie znane. Katarzyna Skrzynecka dopiero po latach zdecydowała się całkowicie otworzyć na ten temat. W wywiadzie z Krzysztofem Libiszem z 2012 roku Skrzynecka wspomniała o niewierności ze strony Zbigniewa Urbańskiego. Jej były mąż miał romans z kobietą, która, podobnie jak ona, pracowała w TVN. Partnerka mojego męża od dawna sama o tym mówiła, ona tego nie kryła i rozmawiała o tym oficjalnie z wieloma osobami z naszej wspólnej pracy, bo obie pracowałyśmy w TVN. W związku z czym, to była rzecz powszechnie wiadoma wszystkim, tylko nie mnie, wyznała po rozwodzie. Związek Katarzyny Skrzyneckiej i Marcina Łopuckiego. Po przeżyciu trudnych wydarzeń gwiazda odnalazła szczęście w związku z Marcinem Łopuckim. Para zawarła małżeństwo w 2009 roku i wychowuje dwie córki, z których jedna pochodzi z poprzedniego małżeństwa kulturysty. Katarzyna Skrzynecka podkreśla, że kluczem do ich udanej relacji jest głęboka przyjaźń, wzajemne zaufanie oraz szacunek. Każdy kieruje się swoim własnym sercem i szacunkiem wobec związku, bo to jest chyba najważniejsze. My jesteśmy szczęściarzami, którym udało się spotkać w życiu i w miłości i w przyjaźni jednocześnie, bo jesteśmy ludźmi, którzy bardzo mocno się kochają, bardzo się szanują, ale są dla siebie również od samego początku mega serdecznymi. Oddanymi wiernymi przyjaciółmi i myślę, że to jest taki bardzo cenny i szlachetny filar, o który w małżeństwie zawsze warto dbać, zdradziła. Teraz podzieliła się wspaniałą wiadomością. Katarzyna Skrzynecka świętuje 15. rocznicę ślubu. Katarzyna Skrzynecka opublikowała na swoim Instagramie post, w którym oznajmiła, że ona i Marcin Łopucki świętują 15. rocznicę ślubu. Podziękowała mężowi za jego nieustanną obecność. Zaznaczyła też, gdzie mieli przyjęcie weselne. Dołączyła kilka pięknych fotografii. Dziękuję ci, że jesteś kochanie. 15. rocznica ślubu. 19 czerwca celebrowaliśmy nasze szczęśliwe 15-lecie, w
tym samym czarownym ulubionym miejscu, w którym 19 czerwca 2009 świętowaliśmy nasze przyjęcie weselne wśród kochanej rodziny i najbliższych przyjaciół. Villa Riccona zawsze mocniej bije nam serce i często tu wracamy, nieco starsi, tam, choć w oczach i w sercu niezmiennie blask, radości życia, niesłabnącego zakochania, przyjaźni i doceniania każdej wspólnej szczęśliwej chwili, gdy z rodzinką. Piękny dzień, piękny czas miłość, napisała Katarzyna.